Dotarłem do wejścia. Jestem przy jeziorze termalnym. Bardzo ładnie jest. Dobiegłem do centrum naszego termalnego jeziorka. Uratowało mi to trochę życie, bo toaleta nagliła. A teraz biegnę po dziewczynę i zaraz tutaj przyjedziemy się kąpać. Bardzo fajny ośrodek na wysokim poziomie. Także idę biegać dalej. Dzisiaj jest ranek cholernie zimny i wilgotny, ale całkiem przyjemnie tu jest. Naprawdę ładnie on wygląda. Wygląda jak z magicznej bajki o Drakuli. Bardzo ładna alejka. Można przepięknie tutaj pobiegać. Całkiem fajne miasteczko. Dowiedziałem się wszystkiego, wracam do dziewczyny. Idziemy się kąpać. Całkiem dobra miejscówka i do biegania, i do odpoczęcia, do odpoczynku. Także polecam. Póki co. To co zauważyłem fajnego, to szlaki turystyczne, ale też ścieżka dla rowerów. Jak widać, są wytyczone szlaki i są podane odległości w centrum miasteczka. No chyba z Austriaków to ten pomysł zgarnęli, ale jest sympatyczny. Pięć i pół zrobione. Znalazłem wreszcie przejście pomiędzy uliczkami, które prowadzi do nas na kwaterę. Całkiem miło, ale chłodno jak skurczybyk i wilgoć ciągnie po nogach. Na szczęście mam mapę w zegarku, bo się zgubiłem z 2 albo 3 razy. Ale z porządku, już dobiegam na kwaterę. Tymczasem udana przebieżka.